Odznaki. W świecie Pokémon pełnią one rolę biletu wstępu do ligi Pokémon. Aby wziąć udział w tym znanym wszystkim trenerom Pokémon wydarzeniu, należy zebrać 8 odznak. Jednak jest pewna osoba, która wzięła sobie zebranie odznak za bardzo do serca. Także alola moi zoje, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym wyjaśnić, o co chodzi z 10 odznakami, jakie posiada Gary, i odpowiem wam na pytanie, czy to jest błąd twórców, czy raczej zamierzone działanie. Zaznaczę też, że nie jest to teoria ze względu na to, że jest na to sensowne wyjaśnienie. Także ja już nie przedłużam, herbaty wasze w dłoń i zapraszam do oglądania. Na samym początku chciałbym trochę rozwinąć to, o czym mówiłem na początku. Jak pewnie wiecie, w świecie Pokémon bardzo ważnym wydarzeniem jest Liga Pokémon. Wszyscy trenerzy, którzy byli w stanie pokonać 8 liderów sal i zdobyli ich odznaki, mieli możliwość wzięcia udziału w Lidze Pokémon i zawalczenia o tytuł czempiona. I tu chciałbym nadmienić pewną rzecz. Jak możemy przeczytać na Pulpopedii, są różne sposoby dostania się do Ligi Pokémon. Nie tylko przy pomocy zdobycia minimum 8 odznak, ale także dzięki zdaniu odpowiednich egzaminów. No i też zaznaczę, że droga do Ligi Pokémon różni się w zależności od regionu. Przykładowo w takiej Alolii nie zdobywa się odznak, a trzeba przejść wyzwania wyspy. I dopiero po ukończeniu takowych można przystąpić do ligi Pokémon. Jednak ja dziś skupię się głównie na Kanto i na anime Pokémon. Nie ma sensu tu przytaczać, jakie są różnice pomiędzy grą a anime w lice Pokémon, ponieważ interesuje nas samo zdjęcie Gareko oraz to, co dzieje się przed ligą, a nie w trakcie niej. Także przyjrzyjmy się dokładnie wymogom, jakie musi spełnić trener Pokémon. Po pierwsze, musi on być zarejestrowany do ligi Pokémon, po to aby mógł wziąć w niej udział. Następnie samodzielnie musi stopić dowód na to, że pokonał minimum 8 literów sal. Odznaki, jakie stopęcie, będą świadczyć o jego zwycięstwie nad literami. I przed chwilą padło słowo klucz. Minimum. Jak widzimy w odcinku 63, Gary nie posiada 8 odznak, a 10. Wiele osób uważa to za błąd animatorów, ale tu muszę ich zawieść i powiedzieć, że to nie jest błąd. Dlaczego? Zauważmy, że Gary posiada już 10 odznak. Chwali się nimi przed Ashem, żeby go upokorzyć i pokazać, że jest od niego lepszy. Dodam tylko, że Ash na tym etapie posiada jeszcze 7 odznak i dopiero zmierza po swoją 8. Natomiast sam Gary idzie po swoją 11 odznakę. Wiecie już, o co mi chodzi? Gdyby to nie miało być zamierzone działanie, to Gary powinien na tym etapie posiadać 7 odznak jak Ash, ale wtedy nie mógłby się nimi przed nim pochwalić. Jak wiemy już z pierwszego odcinka, Gary ma specyficzny charakter. Z początku uważa się on za lepszego od wszystkich, a w szczególności od Asha. Ma on także lepszy start niż jego rywal, ponieważ już przy samym wyborze startera przed laboratorium profesora Oaka czeka za Karem pełno fanów, a on sam nie wyrusza w swoją podróż pieszo, a podróżuje samochodem. W samym odcinku, w którym Gary pokazuje Ashowi swoje odznaki, widzimy, że jego fanki dalej z nim podróżują. Oznacza to, że prawdopodobnie podróżował on przez cały czas samochodem i miał więcej czasu na odwiedzenie większej ilości miast. Do tego to chodzi także fakt, że Gary nie męczył się z zespołem R, jak to musi robić Ash. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, że przecież w krach Pokémon jest tylko 8 sal, jakie możemy odwiedzić. I tu się skocę, jest tylko 8 sal, ale tylko w krach. Poza tym małym odstępstwem od reguły jest Kalar, gdzie w zależności od wersji zmierzymy się z innymi literami. I tak przykładowo, w Pokémon Sword czwarta odznaka jest typu walczącego, natomiast w Shield jest to typ duchowy. Czyli regiony nie posiadają tylko 8 literów i dodatkowo 8 jest tylko w krach, po to aby kracz nie mógł zabłądzić po troce. Wracając do tematu. Anime Pokémon jest więcej niż 8 sal. Świadczy o tym odcinek 39 pierwszej serii o nazwie Mroczne Miasto. Po angielsku jest to Showtan at the Dark City, w którym dwóch trenerów rywalizuje ze sobą o to, który z nich otworzy nową salę w ich mieście. Oznacza to tyle, że Liga Pokémon nie ma problemów z tym, aby było więcej niż 8 sal. No i w sumie nawet dobrze, bo dzięki temu trenerzy mają różnorodność w wypieraniu tego, z kim chcą zawalczyć i w jakiej kolejności. Innym dowodem na to, że nie tylko Kanto posiada więcej niż 8 literów, jest Kalos. Jeden z rywali Asha, a mianowicie Sojek, posiada inne odznaki niż sam Ash. Jest to postać występująca jedynie w anime, jak się on nie pojawia. W jednym z odcinków serii XYZ pokazuje on swoje odznaki, które stopił do tej pory. No i przypatrzcie się jego odznakom oraz odznakom, jakie stopił Ash, jakie może stopić kracz w krach serii XY. Gdy porównamy odznaki, jakie posiada Sojek z tymi Asha, to możemy zauważyć, że mają oni jedynie 5 takich samych odznak. Jest to kolejno robacza, trawiasta, psychiczna, wróżkowa, czy też pajkowa lub paśniowa w polskiej wersji językowej oraz lotowa. Trzy odznaki nie są nam znane, ale patrząc po wyklącie możemy stwierdzić, że pierwsza, jaką stopił, jest typu ognistego, druga jest typu wodnego, a trzecia latającego. Stwierdzam to po ich wyklącie. Na Pulpopedii są podpisane jako nieznane odznaki. Tak samo odznaki Kareko. Część jest taka sama jak u Asha, a część jest kompletnie inna. Tu niestety przez niską jakość zdjęcia ciężko jest określić, jakiego typu są te odznaki. Świadczy to jednak o tym, że Kanto nie posiada tylko 8 literów sal. I tu dochodzimy do krótkiego podsumowania. Także odpowiadając na pytanie, dlaczego Gary ma więcej niż 8 odznak, odpowiedź brzmi: bo tak. Po prostu, bo tak. Gary chciał pokazać innym, a w szczególności
opowieści Ashowi, że jest od niego znacznie lepszy. I zrobił to poprzez zdobycie więcej odznak, niż jest to wymagane to wzięcie udziału w lice Pokémon. Także to by było chyba na tyle w tym odcinku, przynajmniej teraz jak ktoś stwierdzi, że to błąd twórców, że Kari posiada więcej niż 8 odznak, to możecie powiedzieć, że to nie błąd, a zaplanowane działanie. Także to na tyle ode mnie, dajcie znać, jak wam się podobała ta pseudoteoria, a bardziej sprostowanie. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka oraz zasubskrybować kanału. Patrzcie na inne filmy na tym, jak i na moim drugim kanale, na Discorda, Instagrama, wszystko macie w opisie, także trzymajcie się, na razie i cześć!